i witam wieczorową porą na lotnisku Heathrow w Londynie. Jestem tutaj zaparkowany oczywiście Concordem i wykonamy sobie dzisiaj cały przelot z właśnie Londynu do Nowego Jorku. Tutaj widzimy, tam dalej poszły jakieś opady deszczu. Mamy tęczę. Także deszczowy Londyn. Ja w tej chwili jestem zaparkowany oraz samolot jest całkowicie wygaszony do Cold and Dark. Jak to zrobić, to odsyłam do poprzedniego odcinka o Concordzie, gdzie właśnie omawiałem, jak sobie ustawić i odpalić samolot z Cold and Dark. Teraz zajmiemy się już tylko uruchamianiem. Tu jeszcze dwa razy F, żeby sobie pokazać panele. Także przejdźmy sobie nie tutaj, o tutaj, do kontrolki stewarda. Tutaj dajemy sobie Ground Service i włączymy sobie, ja tu już sobie też włączyłem klocki pod koła, żeby mi wiatr czasem samolotu nie zdmuchnął, bo potrafi silny wiatr, a tutaj, jeśli chodzi o pogodę, jest, gdzie jest wiatr? Tutaj 20 węzłów, dosyć wietrznie jest. Także przed chwilą była burza tutaj przeszła. Włączamy sobie powietrze z zewnątrz i zasilanie elektryczne z zewnątrz. Także jest podłączone, ale jeszcze nieaktywne. Więc teraz tutaj włączymy sobie zasilanie z zewnątrz. Samolot jest zasilony. Ale włączmy sobie oczywiście i tak baterię. Włączmy sobie generatory prądu z silników czterech. Włączmy sobie hydraulikę. Jeszcze niebieska. Dobrze, na razie jeszcze silników nie uruchomimy, bo jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Włączmy sobie na razie światła kolizyjne, żeby dać znać ludziom, że tutaj sobie operujemy. I włączę sobie tutaj światełko, żebyśmy mieli jasno. Pierwsza rzecz to sobie też zatankujmy ten samolot. Paliwy i ładunek. Tak, nie jestem w pełni załadowany, a do lotu do Nowego Jorku potrzebujemy być najlepiej na full załadowani z paliwem, więc dajmy sobie max takeoff full fill, znaczy i jesteśmy zapakowani na maksa. Tutaj zbiornik 11 nie jest do pełna ładowany i bardzo dobrze tankowany. O tym już mówiłem w poprzednich odcinkach, bo będziemy wyważać samolot, więc potrzebujemy tam mieć miejsce na przelewanie paliwa. Dobrze, widzę, że tu mamy też czerwone światło włączone. Na razie sobie wyłączę. Ok, teraz zaplanujmy sobie lot, planowanie lotu. I tak, będziemy tu sobie lecieli. O, co jest to myszką? Dobra, tutaj jeszcze mapę sobie włączymy. Oczywiście dobrze też wiedzieć, skąd będziemy odlatywać. Dajmy sobie departure information. Heathrow Ground, Concorde Sierra Papa Romeo Oscar Mike request departure information. Concorde Sierra Papa Romeo Oscar. Mamy pas, 27 Ground, prawy. Departure okay, runway 27 right wind 280 degrees, 20 knots, QNH 30.00 inches of mercury. QNH 30.00, możemy sobie też tak ustawić przy okazji. Visibility 25 kilometers, clouds broken at 4,483 feet, moderate rain, correct time 17. Okej, tu chciałem wiedzieć, z którego pasa będziemy odlatywać. Tu sobie ustawmy dalej trasę przelotu, włączę jakiegoś tutaj może wory. Zobaczymy sobie SIDA. Tak, tu mamy wora Charlie Papa Tango i tutaj widzę też SIDA na Charlie Papa Tango, więc sobie tak odlecimy właśnie na zachód. Tu sobie dajmy lotnisko docelowe, czyli nasze lotnisko Kennedy'ego w Nowym Jorku, do którego zmierzamy, czyli Kilo Juliet Foxtrot Kilo. Jeżeli chodzi o pas, na który będziemy lądować, to w sumie można sprawdzić dopiero później, ale ja to już sobie zrobię. Wybierz lotnisko i tu sprawdzimy METAR dla
Kilo Juliet Foxtrot Kilo. Jest lotnisko Kennedy'ego, jest i metar. 3-2-0 kierunek wiatru, więc najbliższy pas to będzie 3-1. Najbardziej pod wiatr. No i dajmy sobie prawy. 3-1 prawy. Tam sobie wylądujemy. To jeszcze możemy sobie zrobić ILS-a. Dobra, stara, może nie będę na razie tutaj włączał. Tak, teraz widzimy dalszą naszą tutaj trasę podróży, jaka jest optymalna, że tak powiem, po linii prostej do naszego lotniska docelowego. Ale my tutaj sobie bardziej polecimy na zachód niż tutaj. No, skieruję bardziej tutaj na północ. Polecimy sobie na przykład tutaj na ten punkt Merli. To będzie... Jaki tu mam ostatni punkt? CPT. Więc tu sobie dajemy Merli przez Y, Merli, OK, dodaj. Jest punkt Merli dodany. Dalej zobaczmy sobie, na przykład dajmy sobie ten punkt Luvis. OK, i tu jakiś ostatni punkt, o, na przykład ten. Polecimy sobie już na Atlantyk, Limeri. OK. Tak, i tutaj mamy lot przez Atlantyk, tu nie ma żadnych pomocy nawigacyjnych. I dalej tutaj już chyba się oprę na worach. Dajmy sobie tego wora najbardziej z brzega, czyli... No, teraz go widzę, dobra. Yankee T. Dobrze. Jak tutaj możemy lecieć? Tutaj mamy ACK, dajmy sobie ACK. Tak, tutaj mamy już nasze podejście na pas 31 prawy. Ale ja tu sobie jeszcze wydłużę to podejście, żebyśmy tutaj tak od razu nie skręcali na pas. Żeby dam sobie trochę czasu. Może aż ten punkt ustawię. Szkoda, że nie ma tu jakiegoś bliższego, ale dobra, dajmy sobie ten Duni. Po ACK jesteśmy, dobra, i dajemy. OK. No i chyba wygląda OK. No, tu za bardzo nie mam żadnych punktów, ale dobra. Podlecimy na nawigacji inercyjnej, więc będzie nam tu trzymał naszą ścieżkę lotu. Możemy też sobie zobaczyć na mapie w przeglądarce, jak to wygląda. OK, to jeszcze sobie włączmy Route Manager. Tak, wygląda dobrze, tylko nie wiem, czemu nie rysuje linii, po której będziemy lecieć. OK, tu ma lot przez Atlantyk, jesteśmy nad Kanadą i Stany Zjednoczone. I tak mniej więcej wyglądały trasy Concordów. Tutaj może ten punkt jest za wysoko, tu był jakiś mniejszy punkt, ale dobra, nie będę już tego poprawiał. Troszkę niżej był punkt, bardziej nad wodą. Tu jesteśmy już bliżej wybrzeży Irlandii. Ale już nie będę kombinował z tym. I odpalmy sobie, znaczy odpalmy, aktywujmy tutaj ten, tak, punkt odlotu. Dobrze, trasa skonfigurowana i wprowadzona tutaj do komputerów. Tutaj dajmy inhibit, nie powinno nam wtedy tutaj brzęczeć.
chyba przestało brzęczeć. Nie, jednak brzęczy. trudno. Dobrze, mam podpięty ground cały i możemy, myślę, odpalać silniki. Dajmy request engine start. Kitra ground, Concord Sierra Papa Romeo Oscar Mike request starter. Concord Sierra Papa Romeo Oscar Mike Heathrow ground, startup approved. Departure runway 27 right QNH 30.00 inches of mercury. Report when ready to taxi. Dobrze, mamy pozwolenie na odpalenie silników, więc idziemy tutaj na panel inżyniera. Pompy paliwa mamy otwarte 5 i 7. Ok. I włączymy sobie cross bleed. Tutaj zasilanie mamy z ziemi, więc jakieś ciśnienie dostajemy tutaj na powietrze upustowe i bardzo dobrze. Tu jeszcze włączmy sobie wyrównanie inercyjnych systemów. Niech się wyrównują. Jak będzie ready, dostaniemy zielone lampki. Hamulec postojowy jest, przepustnica na idle. Jest dobrze. Odpalamy najpierw dwójeczkę, znaczy trójeczkę i przy około 13% jest. Włączamy zawór wysokiego ciśnienia. Trójeczka odpalona i dwójeczka, drugi silnik rozkręca się, jest około 13% N2, więc włączamy zawór wysokiego ciśnienia i dwójeczka się rozkręca. To sobie włączmy fly directory od razu. Dobrze, dwójka się rozkręca. Tu widzimy, że mamy już wyrównane inercyjne systemy, więc dajemy je w pozycję NAV. Zielone lampki gasną, dobrze. Tu też mamy pracę silników, to samo co mają tam z przodu piloci. Dobrze, idziemy tutaj, włączamy sobie inwertery w pozycję ON. Tutaj resetujemy elektrykę dla sterowania powierzchniami sterowymi. Dobrze, myślę, że będziemy się wypychać. Tak, nie robię tego z checklisty i tak się zastanawiam, czy wszystko mamy. Znaczy wypychać się jeszcze nie możemy, bo musimy wypiąć się z zewnętrznych tutaj zasilania zewnętrznego i zewnętrznego powietrza. Więc tak, najpierw sobie dajmy w ogóle air bleed, dajmy wszystkie silników, chociaż teraz tylko działają 2 i 3, ale dobra. Hydraulika włączona, upewniamy się, że jest włączone generowanie prądu z silników, jest włączone, tak, 13 mamy kW z dwójki, trójki, bateria jest włączona, wyłączamy zasilanie zewnętrzne, idziemy w ground, wyłączamy zewnętrzne zasilanie prądu i powietrza i jeszcze się upewnię, czy mam ciśnienie na hamulcach, jest ciśnienie na hamulcach, więc wyciągam klocki spod kół. Dobrze, jeszcze tutaj steward może wyłączyć ground service na off. Wysokość, znaczy prędkość najpierw 250 węzłów do 10 tysięcy, będziemy trzymać, więc jest ok. I wysokość dajmy sobie 28 tysięcy na dzień dobry, sobie polecimy na taką wysokość. Dajmy sobie wypychanie, pushback. Też tutaj wyłączymy sobie hamulec. Tak, jeszcze w ogóle orientacja co do pasa, tak, mapa. Tak, stoimy sobie tutaj, 27 prawy jest tutaj, więc tutaj w prawo muszę sobie kołować, ok. Przyspieszmy tutaj prędkość ujemną, żeby nas wypychał oczywiście do tyłu, a nie do przodu. Zresztą jak sama nazwa mówi, wypychać, czyli chyba tylko można wypychać do tyłu.
Dobrze, mamy wypychanko, więc sobie włączymy kolejne silniki. Czwóreczka jedzie. Jedzie czwóreczka. Wysokie ciśnienie, wysokie włączone. Tu jeszcze oczywiście możemy dać ludzikom zapiąć pasy i nie palić. Jak już wypychamy. I włączamy jedyneczkę. Ok, 13%. Włączamy zawór wysokiego jedynkę. I tutaj patrzmy, co się dzieje. Za chwilę będziemy sobie skręcać. Ok, odpala silnik jeszcze numer 1. Jest odpalony. I wykręcamy po prostu orczykiem czy też pedałami. Normalnie wykręcamy, jakbyśmy chcieli sterować sterem kierunku w samolocie. I tutaj pojazd wypychający. Jakby nas zakręca, tak, wypycha nas w odpowiednią stronę. Pięknie. Możemy wyprostować, możemy dać prędkość 0, możemy wypiąć pojazd. On chyba po prostu tak, po prostu nam znikł. Teraz nos dajemy na piąteczkę, żebyśmy też widzieli, tak, widzieli dobrze pas, który będziemy kołować. To sobie jeszcze możemy dać heading na 2.7. Dobrze, jest 2.7. I oczywiście światła kołowania. Włączone. To dajmy Inhibit Recall. I widzimy, że znowu zapomniałem o ADS. Czyli Air Data Computer. Tutaj włączamy dwoma przyciskami. Jest włączony. I jeszcze raz Inhibit i Recall. Ostrzeżenia poznikały, bardzo dobrze. Nawet kołuję na ciągu jałowym, nie musiałem nic ruszać, sam ruszył. Tutaj podczas kołowania ciekawie wchodzi się w zakręty, jeżeli chodzi o Concorda, tak? Bo tutaj z kabiny pilotów, jak widzimy tutaj, tak, przód, są te linie, po których mamy kołować, to widzimy, że koło tutaj przednie jest dużo, dużo dalej i tak naprawdę wchodząc w zakręt musimy, tak jakbyśmy tutaj chcieli sobie wykręcić, to musimy jednak dużo bardziej pojechać do przodu, tak, pokołować do przodu, a dopiero później wchodzić w zakręt, także z takim opóźnieniem. Sprawdźmy hamulce, dobrze, hamuje. Tak, zwłaszcza teraz, tak, już widać, że mógłbym już zakręcać innym samolotem, jakbym latał, ale Concordem latając, no musimy jeszcze troszkę podkołować dalej. No i na przykład dopiero teraz wejść w zakręt. Chociaż też nie wiem, czy nie za wcześnie to zrobiłem, zobaczmy z tej kamery. No nawet w miarę dobrze, ale za wcześnie rzeczywiście. Tak, jeżeli idealnie miałby tutaj przednie koło iść równo z linią. Także taka specyfika Concorda, jeżeli chodzi o kołowanie. Podkołujemy tam na sam koniec pasa, tak żeby wykorzystać całą długość pasa, a Concorde potrzebuje dosyć długi pas, żeby lądować i startować. Już nie pamiętam dokładnie wartości, ale tak no 8000 myślę, że minimum trzeba mieć tego pasa, żeby móc bezpiecznie startować i lądować.
tutaj oczywiście lotniska Heathrow, jak i Kennedy'ego w Nowym Jorku jak najbardziej spełniają te wymogi. Tym bardziej, że w rzeczywistości takie loty się odbywały. No to jeszcze z ATC chyba sobie nie dałem request taxi, ale to już sobie mogę darować. Teraz nie mam wyboru częstotliwości, ale zaraz powinien się na wieżę dostroić. Tutaj mamy próg, przed którym należy się zatrzymać. Tak, ale to jeszcze wyjadę sobie do przodu i dopiero teraz. Kurczę, słyszę, że tutaj mam asystę chyba powłączaną. Zapomniałem o tym, tak, wyłączyć to, żebym tutaj chłopaki nic nie włączali. Sam chcę wszystkim operować. Dobrze, zatrzymajmy się tutaj. Shift B, hamulec postojowy jest zaciągnięty. Włączmy światło lądowania. I też turn taxi sobie włączmy. Dostrójmy się teraz do wieży. Tutaj dam na szybko com jedyneczka do wieży w Heathrow. Jest. Dajmy ready for departure. Concord Sierra Papa Romeo Oscar Mike Heathrow Tower, line up and wait, get ready. Dobrze, możemy wjeżdżać i czekać. Dajmy światła nawigacyjne. Dajmy też auto throttle i. A to jest auto ignition, tu jest auto throttle, też włączamy. Concord Sierra Papa Romeo Oscar Mike Heathrow Tower, runway 27 right wind 300 degrees, 12 knots, QNH 30.00. Dobrze, mamy już clear for takeoff, nawet się nie zdążyłem wtoczyć na pas. To jeżeli chodzi o szóstkę. Tak, cross bleed możemy wyłączyć. Tu jeszcze możemy włączyć asystę, znaczy system antyprzyciągnięciowy. Tak, on teraz zgłasza, że i tak nie działa, ale on działa dopiero przy pewnych prędkościach. Chociaż nie zauważyłem nigdy, żeby te lampki mi zgasły, ale też no, ciężko na nie patrzeć spod dużego kąta zawsze, mieć je pod okiem. Także nie jestem pewny, czy ten system działa tak też prawidłowo. No, trzeba tu już troszkę ciągu dołożyć. Concord Sierra Papa Romeo Oscar Mike Heathrow Tower, take off immediately or vacate the runway. Heathrow Tower, Concord Sierra Papa Romeo Oscar Mike Roger. Roger, Roger. Zostawmy się. Dobrze, pewnie już jeszcze wszystko to powłączałem. Wygląda na to, że jest dobrze. Dobrze, włączamy sobie teraz takeoff monitor. Dostaniemy wtedy ostrzeżenie. Znaczy zielone lampki, jeżeli wszystko będzie dobrze, oraz contingency tryb będzie działał w trybie automatycznym. I widzimy zachód słońca, więc będziemy gonić słońce. Ok, startowanie polegało na tym, że tutaj po zwolnieniu hamulców postojowych, to akurat mam, ok, nie miałem zaciągniętych, teraz je zaciągnąłem,
Tutaj odliczano, chyba kapitan odliczał 3, 2, 1, start i wtedy włączano stoper, który mierzył czas i tutaj mamy stoper, możemy się też nim posłużyć i włączano pełen ciąg i włączano dopalacze później, więc tak sobie też zrobimy. Tutaj nawet czasami tutaj nam odlicza też, ale czasami nie, tak? Jakby tutaj mamy, że ta asysta nam odlicza 3, 2, 1, chyba now, może nie start, tylko 3, 2, 1, now. I wtedy właśnie dajemy pełny ciąg, ale rzadko mi się to zdarza, albo nawet czasami mi się to włącza dopiero jak zaczynam kołować samolot, więc nie wiem też od czego to zależy. Nie zawsze te tutaj wywołania naszych wirtualnych pilotów są prawidłowe. Ale dobrze, ja tutaj zwolnię hamulec teraz, shift B. I wykonajmy to sobie, tu mamy przycisk start i mamy 3, 2, 1, start. Pełny ciąg. Ctrl F, żeby włączyć dopalacze. Nabieramy prędkości. 100 knots. No i tu mamy właśnie fajne, że nam tutaj mówi pierwszy oficer. Power check, mamy zielone lampki, więc jest wszystko dobrze. Miga nam kontyngencja, czyli też jest uzbrojone i aktywne automatycznie. Mamy V1, już nie możemy się zatrzymać. Rotate. Mamy rotate i podnosimy. Podnosimy dosyć ostro. Nawet tak 13-15 stopni. Nos do góry możemy trzymać. I jeszcze tutaj na panelu inżyniera zapomniałem o ważnym przełączniku. Tutaj, żeby włączyć sobie pełną moc silnika czwartego, dlatego że on domyślnie działa na 88%. Dlatego, że przy prędkościach mniejszych niż 60 węzłów ten silnik powoduje wibracje i dlatego jego moc zostaje tak domyślnie zmniejszona do 88%. Ale zaraz po nabraniu prędkości powyżej 60 węzłów tutaj inżynier przełącza ten przełącznik właśnie na pozycję normal, czyli teraz silnik czwarty może pracować normalnie. Czyli w zasadzie już podczas nawet rozbiegu można ten przełącznik przełączyć. No, my oczywiście latając sami jest to dosyć ciężkie zrobić to podczas rozbiegu, dlatego po wystartowaniu i chwili spokoju możemy ten przełącznik dopiero przełączyć sobie tutaj na pozycję normal. Ale też jak zauważyłem, tutaj ten Concorde nie za bardzo symuluje ten przełącznik. W zasadzie możemy latać na 88%, to nic nie zmienia w osiągach silnika, jak zauważyłem. Podwozie, klawisz G. Ja teraz uzbroję sobie przepustnicę. Trzymanie prędkości, ok. I trzymanie prędkości pionowej. Możemy ją sobie nawet zmniejszyć. Aha, i to zapomniałem, że około minuta 18 dajemy Ctrl F. Aha, nie włączyłem autopilota, super. Dajemy Ctrl F, żeby wyłączyć dopalacze. Tak, jesteśmy na inercyjnej nawigacji, więc tutaj od razu autopilot nam skieruje. Mamy squawk 2, 6, 3, 7. Dajmy sobie 2, 6, 3 i 7. Niech ma. Podnieśmy teraz sobie nos do góry. Mamy mniej szumu. I lecimy w stronę słońca. I co ciekawe, będziemy to słońce doganiać. Tutaj stoper możemy zamknąć. Dobrze, jesteśmy w trybie take-off, teraz już jesteśmy w trybie climb, więc przełączamy się tutaj na climb. Tryb silników jest teraz na climb. Zobaczmy na mapie, jak to wygląda. Wow, co to jest za punkt tam?
to ciekawe. Nie wiem, co to za punkt mi idzie tam w dół. Jakiś błąd jest chyba w starze. Mam nadzieję, że to wszystko... Lecimy do Lon. Dam mu na wszelki wypadek od razu CPT. Jump to. Tak, ominijmy to. Te dziwne punkty. Tutaj mu troszkę zmniejsze zbijanie 2000 stóp. Concorde Sierra Papa Romeo Oscar Mike Heathrow Tower Squawk 2637 and Iden 2637. Mam, tak, ale chyba chcę, żebym zidentyfikował. Więc zróbmy to tutaj. Zobaczmy powtórkę startu. Się spędzamy. Mamy włączenie dopalaczy. Fajnie są też te animowane dopalacze. I podnosimy. Jesteśmy w powietrzu. Dobrze. O kurczę, powrót z powtórki nie jest przyjemny. Ale chyba wszystko dobrze. Gear up. No tak, gear up już było dawno, dobra. Czemu nie jestem na climb? Ok, powtórka mi chyba poprzestawiała trochę przełączników. Lecimy od razu na ten punkt, więc wygląda dobrze, samolot nawiguje prawidłowo, tu mamy tak wskazania inercyjne, więc jest dobrze. Mamy piękny zachód słońca, który za chwilę zamieni nam się w dzień. Będziemy gonić słońce i je dogonimy. Zobaczmy, jak na nasze paliwo. Nie to chciałem, paliwo chciałem. Tak, piątka, siódemka się drenują. Tak ma być. Tutaj take-off monitor możemy już wyłączyć, oczywiście. Mogliśmy to zrobić też wcześniej. Tu też mamy taki GPS-ik, taką nawigację współczesną, montowaną dodatkowo, jeżeli ktoś chce. Możemy tu sobie zobaczyć naszą też trasę i tu mamy plan. Możemy sobie zobaczyć kolejne punkty next. Kolejne punkty na naszej trasie. Tu już mamy lądowanie. Tak, też mamy plan, tu mamy nav. Mamy zooma. Zoom in, zoom out, tu się zbliżamy już do punktu. Charlie Papa Tango. No taka prosta nawigacja. Możemy pokazać wory, NDB, waypointy, o, wszystkie. I airports, lotniska. No i tyle. Jeżeli ktoś potrzebuje, można też na to zerkać. Tu też mamy ground speed pokazany. 275 węzłów, wiatr 280 z prędkością 25 węzłów
Także lecimy pod wiatr. Ale tu też mamy ground speed i dystans do najbliższego punktu nawigacyjnego, już tylko 2 mile, ale tu mamy też tutaj pokazane i estymata czasowa, kiedy tam będziemy, w której godzinie. Jest 18:12. Ok, jesteśmy powyżej 10 tysięcy, więc możemy wyłączyć światła lądowania. O, teraz są włączone coś. Dobra. I możemy przyspieszać, tak? Możemy przyspieszyć ponad 250 węzłów. Ustawmy sobie 380, ustawmy i Indicated airspeed włączamy na autopilocie i autopilot nam przyspiesza. OK. Tu widzimy, że prędkość rośnie. No i cel jest teraz taki, że na wysokości 28 tysięcy stóp, tam też inne źródła podają, że to mogłaby być też wysokość 26 tysięcy stóp. No ja sobie ustawiam 28 akurat. Na tej wysokości utrzymamy prędkość przelotową bliską jednego macha, ale nie przekraczamy jeszcze jednego macha, tak? Będziemy lecieli z prędkością tam 0,95 macha. A to dlatego, że będziemy jeszcze nad lądem, a nad lądem nie latamy z prędkościami naddźwiękowymi. Dopiero jak będziemy nad wodą, to przełączymy się na wejdziemy w wyższe prędkości naddźwiękowe i możemy to też sobie zobaczyć na mapie. Tam jakieś stare mapy. Tak, jesteśmy jeszcze nad lądem. Tutaj jak gdzieś wylecimy nad ten akwen wodny, to będziemy odpalali dopalacze i rozpędzali do ponad jednego macha. Tak, teraz już lecimy na ten punkt. Transition level. Ok, transition level. Fajnie, fajne są te właśnie podpowiedzi. Bo teraz nam powiedziano, że musimy przestawić ciśnienie na ciśnienie standardowe, czyli 2992. Albo też inaczej 1013 hektopaskali. Dobrze, prędkość jeszcze rozwija. Tu widzimy prędkość w liczbie macha 0,73 na razie, więc jeszcze będziemy prędkość tutaj nabierać. Tu też pilnujmy center of gravity, bo przyspieszamy, więc będziemy musieli przesuwać już nasze center gravity na tył. Tu widzimy też, że te żółte wskaźniki też nam się przesuwają. No i musimy naszą białą wskazówkę trzymać między żółtymi, jak już mówiłem wcześniej w poprzednich odcinkach. Altimeter check. Dobrze, CG normal, ale możemy troszeczkę już zacząć przelewać to paliwo, więc z przedniego zbiornika uruchamiamy pompy dla dziewiątki i przelejemy na tył do jedenastki, więc otwieramy zawory jedenastki. Tutaj najlepiej sobie patrzeć wyposażenie, tak, gdzie paliwo się przelewa i czy rzeczywiście się przelewa. Troszkę teraz przyspieszyć czas, zobaczymy to szybciej. Tak, z dziewiątki się przelewa do jedenastki. Ja już sobie całkowicie uzupełnię jedenastkę, także jedenastka już jest uzupełniona na maksa. Możemy teraz zawór wlewowy jedenastki zamknąć. A tutaj zamykamy pompy, czy wyłączamy pompy. OK, na razie tyle z paliwem. Jeszcze się wzbijamy. Mamy 0,86 macha. Wysokość jeszcze troszkę nam brakuje, do 28 tysięcy stóp. Dobrze, dajmy czas czterokrotny, to szybciej tutaj wejdziemy na tą wysokość. Okej,
Tak, zobaczmy sobie teraz. Mamy prędkość 0,91 w machach. Tak, mamy potwierdzenie, że za 1000 stóp będziemy na żądanej wysokości. No i bardzo fajnie, jesteśmy na 28 tysiącach i powinno nam się tu załączyć, ale nam się nie załączyło coś. Więc jeszcze raz robimy acquire i on teraz troszkę zniży. No powinien się automatycznie załączyć tutaj alt hold. Myślę, że się zaraz to stanie, ale no teraz dopiero włączę nam alt hold. Jesteśmy na 28 tysiącach i prędkość jest 0,94 macha, więc ok, możemy dać teraz mach hold, żeby nie przekroczyć tej prędkości na razie, póki jesteśmy nad lądem, chociaż już zbliżamy się do akwenu wodnego. Tu jeszcze przelecimy przez to i mniej więcej w tym obszarze sobie przyspieszymy. O, Center of Gravity mi już piszczy. Zapomniałem. Więc teraz zrobimy tak. 11 jest już pełna, więc tutaj nie uzupełnimy 11, ale z 9 po prostu przelejemy do spalenia, więc przelejemy do 5 i 7. I tutaj tymi zaworami otwieramy wlewy do 5 i 7. Więc w ten sposób sobie opróżnimy 9. I widzimy, że Center of Gravity już nam się przesuwa prawidłowo. Możemy wyłączyć piszczałkę, czyli robimy Inhibit Recall. Jest ok. No i troszkę przepompujmy sobie teraz tego paliwa jeszcze. Niech już zejdzie ta biała kreska troszkę niżej, nasza wskazówka środka ciężkości. No bo będziemy i tak przyspieszać, więc zaraz znowu trzeba będzie te paliwo na sam dół przelewać. Ale już mamy zbiornik 9 i tak pusty. To się dobrze składa, wylał się cały, znaczy przelał się cały zbiornik 9 do 5 i 7. Widzimy też, że teraz tutaj paliwo się zwiększyło. Możemy tutaj wyłączyć pompy. Tu wyłączmy te zawory wlewowe. No i patrzmy, gdzie jesteśmy, tak? Jesteśmy prawie że nad wodą, więc myślę, że będziemy mogli za chwilkę odpalać dopalacze i rozwijać prędkość. Tak, jest ok. Możemy ustawić sobie teraz wyższą wysokość. Będziemy maksymalnie lecieli powiedzmy na 58 tysięcy stóp. Tutaj całkowity górny pułap dla Concorda to jest 60 tysięcy stóp. Ale ja planuję, że mniej więcej do takiej wysokości się wzbijemy, jeżeli tutaj będziemy się powolutku wzbijać przy dwóch machach. Więc sobie dam 58 tysięcy. No i najpierw robię tak, że sobie utrzymuję tylko wzbijanie, tak żeby mój ogranicznik prędkości troszkę się oddalił, żeby miał tutaj miejsce na przyspieszenie. No i tak się wzbijmy do jakichś 30 tysięcy, może powinno być wystarczające. Tak, widzimy, że rośnie dystans między ogranicznikiem prędkości a moją obecną prędkością, więc dzięki temu będę miał miejsce na rozpędzanie się. I do rozpędzania się używam tutaj najlepiej opcji użyć Max Climb. Tutaj ta opcja automatycznie będzie nam trzymać prędkość. Jaki kąt będzie sterować też kątem natarcia samolotu, czyli prędkością pionową, tak żeby ciągle nabierać tej prędkości, żeby prędkość była blisko naszego ogranicznika. Dobrze, do dzieła, więc robimy Max Climb w
wyłączam uzbrojenie przepustnic i daję Ctrl F, żeby odpalić dopalacze. Dopalacze odpalone. I teraz ta opcja Max Climb będzie mi automatycznie trzymać. Tak, widzimy, że nabiera prędkości, ale nie dopuści do przekroczenia prędkości. Jeżeli już będzie prędkość zbyt wysoko rozwinięta, to po prostu podniesie nos do góry automatycznie, tak żeby wytracić prędkość. No i w ten sposób, tak podnosząc nos góra-dół, autopilot będzie nam sterował tak, żeby ciągle przyspieszać. I przyspieszać do dwóch machów. Tutaj już weszliśmy w jeden mach, nie zobaczymy sobie. Niestety zaspałem z tym. Tak, mamy też efekt wizualny przekroczenia jednego macha. Mamy wtedy Sonic Boom, czyli falę uderzeniową. Jest to nawet animowane. Tak, i tutaj Max Climb jest aktywny. I widzimy, że dobiliśmy już do prędkości tutaj granicznej, więc on po prostu zadziera nos do góry, tak żeby wytracić troszkę prędkość, a jeżeli zbyt mocno wytracimy prędkość, to znowu będzie ten nos szedł w dół. Także to jest dla mnie najlepsza opcja na wzbijanie się. Coś włączyłem, Ctrl A, ale nie jestem pewny co. Przez przypadek włączyłem jakiś skrót klawiszowy. To może zobaczmy sobie te nocne oświetlenie też tego Concorda. Jak ono wygląda. To włączmy sobie oświetlenie czerwone i tutaj też włączmy sobie małą intensywność. No jeszcze dlaczego wyłączam uzbrojenie automatycznych przepustnic, a to dlatego, że jak mamy włączone... Okay, zbliżamy się do punktu. Jak mamy włączone dopalacze, to tutaj utrzymywanie uzbrojonych przepustnic będzie powodowało dławienie się tych dopalaczy, co jest bez sensu, tak, bo chcemy się rozpędzać, a tutaj będą dopalacze dławione, więc na czas właśnie włączenia dopalaczy wyłączam automatyczne przepustnice, ale je sobie trzeba później włączyć, kiedy dopalacze wyłączymy, a dopalacze wyłączymy przy około Mach 1,7. To jest ta strefa, gdzie właśnie trzeba użyć dopalaczy, żeby samolot, no samolot dostaje wtedy bardzo dużych oporów, tak, jeżeli tutaj wchodzimy w prędkości naddźwiękowe, czyli tam do może 1,4, 1,3 Macha jest najgorzej. Później już przy 1,7 możemy wyłączyć dopalacze, bo atmosfera jest dużo rzadsza i możemy wtedy przedzierać się przez tę atmosferę bez dopalaczy i wciąż nabierać prędkości. Dobrze, przyspieszmy czas. To jeszcze nasze Center of Gravity musimy pilnować. Dobrze, przelejmy paliwo. Dziewiątka już jest pusta, więc przelejmy z 10 zbiornika, który też jest na przedzie. I włączmy zawory tutaj dla 5,7 zbiornika, żeby wlać tu paliwo. Więc to paliwo w sumie od razu pójdzie też do spalenia. No i bardzo ładnie rozwijamy tutaj prędkość, tak? Widzimy, że ciągle jesteśmy tuż przy kresce z ogranicznikiem. Także tutaj najgorzej jest, jeżeli zaczniemy się wzbijać, a nie zaczniemy przyspieszać, tak? Wtedy będzie nam ciężej nabrać tej prędkości. No i też pamiętajmy o dopalaczach, tak? Ctrl F, żeby mieć dopalacze. Musimy zobaczyć, jak tutaj pracują.
robi nam się coraz jaśniej na niebie. Słońce doganiamy, jak mówiłem. I zobaczmy prędkość. Zbliżamy się do 1,7 Macha, więc niedługo będziemy wyłączać dopalacze. Dobrze, jest 1,7. Ja to robię jeszcze tak, że zanim wyłączę dopalacze, to troszkę zmniejszam kąt samolotu w dół, kąt natarcia, żeby miał prędkość po wyłączeniu dopalaczy. Teraz daję Ctrl F, czyli dopalacze wyłączone, ale samolot wciąż powinien nabierać prędkości. I tak się dzieje. Tu już też autopilot steruje, żeby podnieść nas do góry. Więc może nawet nie trzeba było tego robić z tym opuszczaniem nosa. Chyba już się nam cały zbiornik 10 wylał, nie, jeszcze troszeczkę. To niech już się wyleje cały. Niech się opróżni. Dobrze, jest 10 opróżniona. Możemy wyłączyć pompy i tutaj zamknąć zawory wlewowe. I zbliżamy się do prędkości 2 machów. Mamy 1,92. Wysokość blisko 50 tysięcy, właśnie przy około 50 tysiącach otrzymamy prędkość 2 machów. Wtedy też automatycznie powinien się załączyć, aha, tutaj właśnie załączy się, jak jeszcze włączymy tutaj autofrotyl. Należy tym też pamiętać, że jak wyłączymy właśnie dopalacze, to żeby znowu włączyć sobie automatyczne przepustnice, żeby załączył nam się Max Cruise, żeby trzymał wtedy 2 machy. Niestety drugi się nie chce tutaj załączyć teraz, nie wiem czemu, ale no, przynajmniej jeden wchodzi, więc dobrze. Next waypoint. Ok, mamy kolejny waypoint. I prawie wchodzą 2 machy. Siedzi normal, ok. I wchodzą 2 machy. Teraz nasz autopilot tak włączył już opcję Max Cruise i bardzo dobrze. Bez tego autofrotyl by tego nie zrobił, więc pamiętajmy o tym. I teraz autopilot będzie sam utrzymywał prędkość leciutko ponad 2 machy. To chyba będzie 2,02 dokładnie. Jeszcze widzę, że troszeczkę się ta prędkość zwiększa. Tak, ale nie dopuści do większej prędkości. Więc tutaj dla mnie Max Plus, jak i w połączeniu z Max Climb, jest najlepszą opcją, dlatego też, że teraz będziemy też ciągle powolutku się wzbijać. Tak? Ja przyspieszę czas 4-krotnie, więc to zobaczymy, że ciągle się wzbijamy jednocześnie i bardzo dobrze, tak? Dlatego, że teraz możemy sobie na to pozwolić, bo jesteśmy na tyle wysoko, że tutaj nie latają żadne inne samoloty, więc nie możemy, nie ma się co obawiać o kolizję z innymi samolotami, czy też jakąś separację właśnie wysokości, więc dobrze jest się wzbijać, dlatego, że zaoszczędzimy sobie paliwo, tak? Bo samolot robi się coraz lżejszy i też będziemy wlatywali coraz rzadsze powietrze, więc będziemy lecieli coraz bardziej ekonomicznie. No i powinniśmy dobić do jakichś tych właśnie tutaj 58 tysięcy, zanim zaczniemy zniżać. No i jesteśmy na przelotowym, więc zmieńmy pracę trybów dla silników. Tutaj teraz przełączamy się na cruise.
Tak, tu jest climb, ale te są na cruise. I teraz upewniam się też, że tutaj lampka się nam zapala biała przy cruise. Tak, czyli silniki pracują w trybie przelotowym. No i też jak jesteśmy na panelu górnym, to możemy powiedzieć ludziom, że mogą odpiąć pasy. Kolejna sprawa to powinniśmy też, jak wyczytałem, w miarę szybko przelać paliwo ze zbiorników rezerwowych. To są niewielkie zbiorniki. To jest niecałe 5000 funtów paliwa. Tu mamy w tej chwili po 11-12 tysięcy funtów. Tak, ale powinniśmy te paliwo, bo te paliwo jest ze skrzydeł, ze zbiorników 5A i 7A. One są na skrzydłach, te zbiorniki, i te skrzydła tam się mocno rozgrzewają, tym samym nagrzewając też to paliwo, więc może teraz sobie przelejemy to paliwo. Chociaż ono jest właśnie też, te zbiorniki dosiążają samolot na tył, ale no ale cóż, przelejmy je. Przelejmy je, więc włączamy pompy dla 5A, włączamy pompy dla 7A. I tu mamy zawory, tego nie widać, ale tam są podpisy, tak? 5A na 5 i 7A na 7. Troszkę nam się center of gravity może podnieść, tak? Dobrze, ale chyba na tyle dobrze, że nie dojdzie do alarmu. Paliwo zaraz będzie spalane, więc center of gravity powinien się wyrównać. Dobrze, paliwo się przelało, pompy możemy wyłączyć. I tutaj zamykamy zawory. Niebo nam się rozjaśnia, słońce jest coraz wyżej. Zasuwamy dwa machy przez Atlantyk. Zobaczmy, gdzie jesteśmy dokładnie. Ok, jesteśmy za Irlandią. Zbliżamy się do tego punktu ostatniego nawigacyjnego i idziemy na przelocie przez Atlantyk. Tak, także mamy trochę czasu, więc może trochę ciekawostek co do Concorda. On tutaj, konstrukcja jest dosyć stara, tak, bo samolot został projektowany, był projektowany w latach 60. przez dwa państwa, Francję i Anglię. No i pierwszy lot Concorda, taki testowy, odbył się w 1969 roku, było to 2 marca. No ale Concorde jeszcze długo nie latał komercyjnie. Następnie na przykład w 1972 Concorde odbył właśnie taki lot promocyjny dookoła świata. No i to też oczywiście wzbudzało sensację wtedy wśród tak ludzi. No, pierwszy naddźwiękowy samolot. W sumie nie do końca pierwszy, bo pierwszy był radziecki, ale on to była nieudana konstrukcja. Tak, ale tutaj to wzbudzało sensację. No i też Concorde sobie robił w ten sposób reklamę, tak, takim lotem dookoła świata, no, pokazując właśnie liniom lotniczym, że jest taki samolot do kupienia. No i tam parę zamówień wstępnych pewne linie lotnicze poskładały z całego świata. No a później nastał nieszczęsny rok 1973, gdzie odbywały się właśnie pokazy lotnicze pod Paryżem i tam naddźwiękowy samolot, ale Tu-144, czyli ten pierwszy naddźwiękowy samolot, tyle że konstrukcji radzieckiej, no niestety rozbił się, tak? Była tam katastrofa. No i to spowodowało, że po prostu ludzie się troszkę przestraszyli tych naddźwiękowych samolotów, że może są niebezpieczne, że nie są do końca dobrymi konstrukcjami. No i też firmy jako linie lotnicze wycofały swoje zamówienia na Concordy. Także tutaj jedynie British Airways, jak i właśnie Air France
utrzymały tylko swoje kontrakty na Concorde, no ale oczywiście to były linie lotnicze z państw, które ten samolot konstruowały, więc tutaj tak można powiedzieć, to normalne. No i dopiero pierwszy taki rejs komercyjny Concorde odbył z Londynu do Bahrajnu i to było w 1976 dopiero roku. Czyli można powiedzieć, że 6 lat Concorde no, nie latał komercyjnie w ogóle. No i też w 1977 rozpoczęły się loty rejsowe z połączeniem do Nowego Jorku, z Paryża i Londynu. Tak, także takie rejsy, którym ja teraz właśnie sobie lecę. I tutaj też Concorde nie miał łatwo, bo tam społeczność w Nowym Jorku zorganizowała się mocno, żeby protestować przeciwko Concordowi, żeby wpuścić go tam do lotów do Nowego Jorku, dokładnie na lotnisko Kennedy'ego. No właśnie ze względu na hałas, tak, że ten samolot był uważany za bardzo hałaśliwy. No i rzeczywiście jest hałaśliwy, zwłaszcza jak wchodzi w prędkości naddźwiękowe, tak. Tylko że to już się odbywało poza strefą, tak, lądową, gdzie są ludzie, więc tutaj, no tak czy siak, mocno protestowano przeciwko Concorde'owi, no ale tak czy siak finalnie w końcu Concorde został dopuszczony do lądowania w Nowym Jorku i tutaj też no, okazało się, że wcale nie jest dużo, czy też głośny, czy głośniejszy od innych dużych tak, samolotów odrzutowych, które tam w Nowym Jorku lądowały. No i też niestety Concorde nie był ekonomiczny za bardzo, tak? Palił dużo, wymagał 3 ludzi do obsługi, co już w latach na przykład tam 2000 było no, dużo bardziej kosztowne, ze względu też na to, że już były samoloty, które były obsługiwane tylko przez 2 pilotów. No ale to właśnie ze względu na starą konstrukcję. No niestety nie był to samolot ekonomiczny, no i tutaj rządy Wielkiej Brytanii, jak i Francji po prostu dopłacały do tych samolotów, tak? Czyli płaciły liniom lotniczym, żeby te samoloty latały, no bo to był też pewien prestiż dla tych państw, także jako jedyne mają naddźwiękowy samolot pasażerski. Troszkę się sytuacja zmieniła, jeżeli tutaj doszło do sytuacji, że British Airways wykupił po prostu te Concorde całkowicie, także rząd już ich nie wspomagał finansowo. No i British Airways postawiło sprawę jasno, no albo ten Concorde zacznie zarabiać na siebie, albo po prostu przestanie latać, tak? To już wszedł czysty kapitalizm i opłacalność utrzymywania takiego samolotu. No i tutaj bodajże chyba prezes tych linii British Airways ówczesny no wpadł na taki pomysł, że po prostu zrobi ankietę wśród pasażerów tego Concorde'a, ile kosztuje bilet na ten lot. Tak? Można się zdziwić, że jak to pasażerowie nie wiedzieli, ile kosztuje bilet. No właśnie nie wiedzieli, bo to byli bogaci ludzie, biznesmeni, którzy no, nie robią, to są ludzie, nie robią zakupów, tak? Oni nie jeżdżą po marketach, tylko robią biznesy, załatwiają biznesy, a do takich rzeczy jak kupowanie biletów lotniczych, to po prostu mają ludzi od tego, tak? Swoje tam jakieś sekretarki, które taki bilet kupywały. Oni tylko mówili, potrzebuję lecieć tu i tu, kup mi bilet i kupywali, tak? Ale nie mieli pojęcia, ile płacą tak naprawdę za ten bilet. Więc zrobiono wśród nich taką sondę i się okazało, że oni podali dużo wyższe ceny niż rzeczywiście te ceny były ówcześnie, tak? No więc prezes linii lotniczych stwierdził, że skoro takie ceny podali, to znaczy, że takie byliby skłonni płacić. No to podniósł im ceny, tak? Po prostu na takie, jakie oni wskazali. No i wtedy okazało się, że Concorde jest opłacalny, tak? Że zaczął tak przynosić też zyski. Tutaj właśnie ciekawostka, że taki ekwiwalent współczesnej ceny biletu to będzie około 13 tysięcy dolarów, tak, na jeden lot. To jest no, olbrzymia cena. To było na ówczesne też lata coś około 30 razy drożej niż inny lot przez Atlantyk, na przykład jakimś tam jumbojetem. Więc no, cena była olbrzymia i dużo droższa. Można powiedzieć, nieosiągalna dla zwykłych ludzi. No i jeżeli chodzi o zmierzch Concordów, no tutaj pierwsza rzecz to katastrofa, tak, jaka zdarzyła się we Francji, tak, kiedy samolot startował z Paryża. I tutaj, no niestety
Concorde najechał podczas startu oponą na jakąś tam obręcz, która wypadła z poprzedniego samolotu, który startował, był to DC-11. Tam zgubił jakąś obręcz, Concorde na tym najechał, rozwalił sobie oponę. Ta opona z kolei uderzyła w zbiornik pod skrzydłem z paliwem i to paliwo zaczęło wyciekać. No i oczywiście tam w wyniku wycieku tak poleciało na silniki i doszło do zapłonu tego paliwa. No niestety tutaj już samolot startując był ponad prędkością V1, więc piloci musieli startować, bo i tak nie zatrzymaliby, tak nie zdołaliby zatrzymać samolotu na pasie. No i też niestety nie zdołali wrócić na lotnisko. Stracili moc i po prostu rozbili się. No i to był taki pierwszy zalążek, gdzie ludzie troszkę się przestraszyli tych Concordów. No i oczywiście druga kwestia to rok później atak na World Trade Center, który także troszkę zamroził lotnictwo. No i tym samym w 2003 roku zarówno Air France, jak i British Airways jednocześnie ogłosiły właśnie wycofania Concordu ze służby do końca roku 2003. No i tak, 23 października 2003 roku odbył się ostatni komercyjny lot z Nowego Jorku do Londynu. I od tamtej pory Concordy można spotkać już tylko w muzeach, które są chyba rozsiane tam po Anglii, Francji i Stanach Zjednoczonych. Co też ciekawe, jeżeli chodzi o samą nazwę Concorde, to tutaj, jeżeli chodzi o zarówno język francuski, jak i język angielski, ten sam wyraz oznacza zgodę i harmonię, więc zapewne dlatego nadano taką nazwę temu samolotowi, jako że właśnie tak miał symbolizować zgodę i harmonię między dwoma państwami, które właśnie skonstruowały tą maszynę. Także nawet możecie sobie sami to sprawdzić, na przykład nie wiem, w Google Translator wpisać sobie Concorde, ale bez E na końcu, tak? Taka jest różnica trochę, nie wiem, czemu to E dodano na koniec. Ale rzeczywiście oznacza to zgodę i harmonię w obydwu językach, angielskim i francuskim. No i dobrze, ja teraz jestem na przelocie, może tu już zostawię Was z timelapsem bez komentarza. Tutaj może włączę sobie teraz pompy dla zbiorników 6 i 8. Zobaczymy sobie. Zobaczymy sobie paliwo i ładunek. Tak, włączymy sobie też te pompy. Niech paliwo też z tych zbiorników też będzie spalane. No i niebo też już się na tyle rozjaśniło, że możemy wyłączyć te czerwone oświetlenia nocne. Włączmy sobie to światło dzienne, że tak powiem. Ok. Możemy lecieć, jeszcze mamy dużo czasu. Dużo lotu przed nami. Tutaj też zobaczymy, jak właśnie jest już niebo bardzo ciemne. Jesteśmy w stratosferze. To ładnie widać. Blisko kosmosu. I też widać krzywiznę Ziemi, tak, z tej odległości, czy z tej wysokości. Tak, widzimy, że Ziemia jest już zakrzywiona, czy horyzont. So
summer's day in Shepherdstown. An eagle in a thermal is a circle around like a tire on a bike rolling down Columbus Street. But Katie got a little look of hope in her eyes, and her arms unfold, and she looked to the skies and said, I'm gonna learn to fly around with you, yeah. She jumped up high and she fell to the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she trotted again and smiling all the way with her unstoppable grin. Take time, do what you're gonna do, and just smile, you're gonna see it through. Dobrze, przerwę tutaj na chwilkę, bo zobaczymy sobie teraz wyrównanie troszkę zbiorników paliwa, bo widzimy, że piątka i siódemka prawie wyschły, więc je sobie, zrobimy sobie cross fit między właśnie tutaj jeszcze szóstką i ósemką. Wyrównamy sobie te zbiorniki. Więc FF, dobra. A do tego mamy tutaj te przełączniki. Wystarczy je tutaj sobie włączyć i zwiększamy czas teraz i widzimy, że tak wyrównują się 5, 6, 7, 8 wszystkie moje zbiorniki główne z paliwem. Ok, możemy wyłączyć teraz CrossFit. Także w ten sposób możemy sobie wyrównać te wszystkie zbiorniki, żeby miały mniej więcej podobną ilość paliwa. Chociaż tak będą różnice, bo one są też, no mają różne wymiary, tak? Te zbiorniki mają różne wymiary. Tak, to widzimy po ilościach paliwa, że mimo, że kreska jest tak na tym samym poziomie mniej więcej, to tu jest 8200, a to jest 12000, a to jest aż 15000 funtów paliwa. Ok, paliwo w miarę tam wyrównane. Tutaj wszystko wygląda dobrze. Zobaczmy, jaką mamy wysokość. Mamy 53 tysiące, więc weszliśmy już na 3 tysiące, tak powolutku, prawie na 4, powolutku się wzbijając dzięki opcji Max Climb. Więc bardzo dobrze, mamy jeszcze 540 mil do wybrzeży tam Kanady, Ameryki Północnej, więc jeszcze kawał drogi przed nami przez Atlantyk. Grand Speed 1136 węzłów, także taką mamy prędkość względem Ziemi. To już na mapie widzimy na ten nasz punkt następny, który jest w Kanadzie. Możemy lecieć dalej, tak? Jesteśmy już no, całkiem blisko, teraz bliżej. Flying leap of an astonishing height, a wind blew.
smile. You're gonna see it through your wings. I'm gonna sprout and you will learn to fly. I tutaj zakończymy sobie ten odcinek i będziemy kontynuowali w następnym, gdzie już sobie dokończymy cały lot i wylądujemy w Nowym Jorku. Także do następnego odcinka. Cześć Wam!